Trying hard to capture the moment, small that I don't know. Wow, jaki głos. Cause about all the things that I long to live, I will do the truth. Agatę Chylińską z Leśnej w powiecie lubańskim poznała cała Polska w 2017 roku podczas programu The Voice of Poland. Na jednym z etapów przygoda artystki z ogólnopolskim programem się skończyła. Oczywiście nie skończyła się muzyczna pasja oraz ciężka praca nad muzycznymi produkcjami. Agata Mot-Chylińska z kilkuosobowym zespołem pracuje nad materiałem na płytę. Powstał też interesujący teledysk do utworu, który ma promować płytę. Nagrany jest singiel, nagrany jest teledysk, wymagało to wielu zabiegów finansowych, wielu zabiegów czasowych, ogromnego zaangażowania i mnie, i zespołu, również moich dziewczyn. Bo wiadomo, jestem mamą i ten czas troszeczkę inaczej musiałam sobie poukładać. Jest to materiał, na którym bardzo mi zależy. Wiadomo, po Voice'ie dużo osób zresztą zadaje mi takie pytanie, kiedy płyta, kiedy jakiś materiał taki, w którym mogliby się wsłuchać. No i to jest ten moment, tylko żeby wstrzelić się teraz, czyli żeby wystartować, uruchomić, podjąć jakieś kolejne kroki, potrzebne są środki finansowe, których no, nie jestem w stanie dzisiaj mieć w zasięgu ręki. Czyli potrzebne są osoby, które chciałyby współpracować ze mną na zasadzie sponsoringu. Teraz potrzebne jest jedno, konkretna pomoc mecenasa kultury, sztuki, muzyki, który zechciałby wesprzeć dobrze zapowiadających się muzyków, którzy mogą już dziś wystartować z profesjonalnym teledyskiem i niemal gotowym materiałem muzycznym na płytę. Wystartowałam z teledyskiem, strasznie mi zależało na tym utworze, żeby on w końcu odbił się takim fajnym echem, ale żeby nabrał światła. Starałam się zrobić to jak najszczerzej. Wlepiłam naprawdę potężną energię w ten utwór. Chciałabym, żeby nie pozostał gdzieś tam zepchnięty z jednego powodu. Jest bardzo prawdziwy. Zanim teledysk się utworzy, trzeba stworzyć singiel, tak? Wszystko zaczyna się od pomysłu. Potrzebny jest dobry scenariusz, potrzebny jest przede wszystkim dobry tekst. Cała reszta to już są nakłady finansowe, to już są ludzie, których potrzeba do tego, żeby to... I trzeba tych ludzi opłacić. To jest ich praca, to jest naprawdę ich ciężka praca. Teledysk do tego utworu jest o tyle skomplikowany, jeśli chodzi o finanse, że jest to grafika animacyjna. Utwór, który nagrałam, waży czasowo 2 minuty 29 sekund. Żeby stworzyć 2 minuty 29 sekund, trzeba naprawdę wydać bardzo dużo pieniędzy. Tak było w przypadku mojego teledysku. To od początku do końca autorski materiał. To jest muzyka rockowa, ale to nie jest taka rockowa muzyka, która... Przede wszystkim jest jedna rzecz. Chciałabym, żeby to wszystko, co ode mnie wyjdzie, było w języku polskim, dlatego że żyjemy w Polsce. Ja żyję w Polsce i nie zamierzam się stąd ruszać. Jest mi tu bardzo dobrze, czuję się bezpiecznie. I wszystkie moje utwory będą w języku polskim pisane przeze mnie. Chciałabym, żeby była to jedna płyta i może być to tylko jedna płyta, ale żeby była prawdziwa, przemyślana i żeby była poskładana w taki sposób, żebym mogła z tą całą realizacją tego projektu, z tym całym projektem, z tym wszystkim, o czym tam będę pisała, mówiła, o czym będę śpiewała, żeby trafić mniej więcej w jakąś część młodzieży, którą mamy, bo mamy wspaniałą młodzież. Agata Chylińska występowała wielokrotnie w swoim mieście na kulturalnych, okolicznościowych imprezach i koncertach. Wspierała akcje oraz muzyczne działania i projekty. Zapytaliśmy burmistrza Leśnej, czy teraz miasto jest w stanie wesprzeć swoją utalentowaną mieszkankę. Rozmawiałem dość długo z panią Agatą Chylińską. Problem jest taki, że ja nie mam tego w tej chwili zaplanowane. To znaczy pracujemy na budżecie jeszcze z zeszłej kadencji i wnioski z rozmowy z panią Agatą mam takie, że uważam, że powinniśmy na pewno wspierać
tego typu inicjatywy naszych lokalnych artystów i planuję uruchomienie tego typu konkursów, myślę, że już jesienią tego roku, natomiast no teraz, natychmiast, tak jak ona potrzebowałaby już dzisiaj wydać płytę, no mam poważny problem, po prostu nie mogę zrobić wyjątku dla jednej osoby, bo zaraz podniósłby się krzyk ze strony innych zespołów i nie chcę tego typu decyzji podejmować, ale na pewno będzie mi zależało na tym, żeby stworzyć fundusz, który będzie wspierał lokalnych artystów, wziąć ich też pod opiekę może jakichś organizacji pozarządowych, bo to one mogą znacznie więcej tego typu środków pozyskiwać w tej chwili niż gmina. Przyjaciele, znajomi są z nią całym sercem i życzą jak najlepiej. Tego, żeby osiągnęła swój cel, żeby dostała wsparcie przede wszystkim od ludzi, którzy w nią głęboko wierzą. Pani w nią wierzy? Jak najbardziej. Całym sercem i staramy się ją wspierać jak tylko możemy. Agata Chylińska ma głowę pełną pomysłów i muzyki oraz wnętrze pełne emocji, które chce dać innym. Jedyna rzecz potrzebna artystce to realne wsparcie, jak najszybciej. Realne wsparcie w moim przypadku polegałoby na tym, żeby ktoś pomógł mi w wypromowaniu po pierwsze tego teledysku, tego singla, który już jest nagrany, a druga sprawa, chciałabym, żeby... Nie wiem, gdzieś usłyszał mnie ktoś, kto chciałby podjąć ze mną współpracę na tyle, żeby mógł być moim opiekunem w postaci mecenasa artystycznego. Ciężko jest z takiego małego miasta, z takiego małego miejsca wyjść gdzieś na zewnątrz. Trudno jest też prosić kogoś o cokolwiek. Kiedyś ktoś powiedział, że tylko silni ludzie potrafią prosić. Z tego założenia wyszła artystka. Ma nadzieję, że siły starczy jej na długo i będzie mogła to, co tworzy, dawać innym.